To, czego nie komentuje prezydent, komentują radni opozycyjni. Henryk Bieńkowski i Jacek Kalinowski mówili dzisiaj o szykowanej podwyżce ceny za ciepło. Rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej, pani Agnieszka Głośniewska, poinformowała i potwierdziła fakt, iż Miejska Energetyka Cieplna już w sierpniu 2018 roku złożyła wniosek o zmianę taryfy na ciepło ze wzrostem o około 10%. URE zatwierdziło tę zmianę i opublikowało w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wzrost cen za ciepło z MEC-u jest o tyle zaskakujący, że spółka, co podkreślają radni, ma dobre wyniki finansowe. Jesteśmy w posiadaniu sprawozdania techniczno-ekonomicznego Miejskiej Energetyki Cieplnej za pierwsze półrocze roku 2018, z którego to sprawozdania wynika, że spółka za pierwsze półrocze bieżącego roku notuje zysk netto 1 081 000 zł. Z Andrzejem Olichwirukiem, prezesem Miejskiej Energetyki Cieplnej, nie udało nam się dzisiaj skontaktować. Z kolei prezydent Janusz Gromek nie chciał komentować wiadomości o podwyżce.